Siemanko wszystkim. Pewnie od jakiegoś czasu zastanawiacie się, dlaczego Eddie na razie nie robi żadnych filmów przyrodniczych. Powiem wam z jednego powodu. Mamusia poprosiła synusia, aby zrobił remont w łazience, więc sami resztę sobie dopowiedzcie. Za niedługo będę ruszał do lasu z całym swoim sprzętem i będę próbował coś ciekawego nagrać. Na tą chwilę jeszcze mam jakieś tam końcówki remontu, więc muszę chwilowo odpuścić, ale niebawem ruszam i ruszam troszeczkę dalej. Opuszczę Las Piastowski. Nie będę się tutaj już na razie krzątał, chyba że za grzybami. Dobra, no dzisiaj wybrałem się do Lasu Piastowskiego. Tak. Jak zwykle mamusia poprosiła synusia, aby nazbierał trochę grzybków. No ale ja oczywiście nie mieszkałem wziąć aparatu ze dwóch obiektywów i generalnie dobrze się bawić, odpoczywać, w końcu jest niedziela. Idąc moimi starymi grzybowymi ścieżkami natrafiłem jak co roku, jednak jak co roku są tutaj takie ładne kozaczki. Zawsze było ich tutaj więcej, a teraz jest takie, że tak powiem, jeden. Zapewne reszta była większych i ludzie chodzą z tymi ścieżkami pozabierały. No. Proszę bardzo, jaki śliczny kozaczek. Rozglądnę się jeszcze tutaj dookoła, bo zawsze miałem tutaj przynajmniej 5-6. No ciekawe, czy są tu jeszcze. Więc a propos kozaczków, no niestety był tylko jeden, zapewne reszta była już zerwana. No dzisiaj odcinek będzie taki bardziej fotogrzybowy, z racji tego, że mam aparat przy sobie i wziąłem ze sobą obiektyw 70-200 ze światłem 2.8, więc jak znajdę jakiegoś fajnego, ślicznego grzybka, to postaram się mu zrobić jakieś ciekawe zdjęcie, zanim go oczywiście skonsumuję. Bo nie ukrywam, uwielbiam grzyby i zapewne wy również. Co my tu mamy? Oj. Zajączek. Zajączków nie zbieramy. Fajny las. Zresztą zawsze tutaj był fajny las w okolicach domu. Zawsze miałem z kim chodzić na te grzyby, ale no nie ukrywam, po imprezowej sobocie nie było komu ze mną iść. Dobra, to może ja się na tą chwilę wyłączę i poszukam jakichś grzybków na kolację. Właśnie dorwałem przede mną fajnego podgrzybka. Jestem zmuszony, że tak powiem, rąbnąć się na glebę. Próbować mu zrobić jakieś przyzwoite zdjęcie na małej przysłonie. Chyba będę musiał plecak sobie położyć. Na odległość ostrzenia, jednak upoważnia do odejścia. Fajne światełko mamy. Coś tego.
zobaczmy, co mi tutaj wyszło. Histogram jest ok. Ostrość na łebku jest znakomita. O. Znakomicie. Znakomicie wyszło. Oczywiście rozglądam się jeszcze tutaj dookoła, bo jak to mama z tatą zawsze uczyli, że jak się znajdzie jednego podrzybka, czy jednego porodziwka, czy jednego kozaka, czy jedną kanię, o, zawsze jest, przeważnie, zawsze jest obok jakiś drugi grzyb z tej samej rodziny, więc o, tu mamy tego malucha. Oczywiście ścinam mu łeb, że tak powiem, i do wora. Jest zdrowiutki. Zdrowiutki, mamy podgrzybek. Dobra. Właśnie po raz kolejny dojrzałem leśną wiewiórkę, która prawdopodobnie już powoli szykuje się do zimy. I zaczęła między liśćmi w ziemi zakopywać prawdopodobnie orzechy, które już oczywiście nadają się do zbiorów przez te małe gryzonie. No, grzybów jak na razie echo, straszna susza. Nie wiem, czy nie będę musiał właśnie wrócić do lasu, w którym byłem wcześniej, ale głównym priorytetem nie są tu grzyby, a odpoczynek po weekendzie, więc zbieram dalej. Dali słychać tylko jakąś muzykę. Grzybów nadal nie ma. Szczerze mówiąc, nigdy ten las nie był obfity w grzyby. Bardziej w różnego rodzaju i gatunku ptaki. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień nie zakończy się tylko i wyłącznie na dwóch grzybkach, bo no zęby połamie na tych dwóch, także no. Dawno mnie tu nie było, skoro już ławki stoją. Zaraz uciekniemy na lewą stronę do lasu i być może tam coś uda się znaleźć. Jest! Przed chwilą jakiś pan przechodził. Zapewne nie zbiera grzybów jak ja. Ale mamy co? Takiego pięknego podgrzybka, którego nie zostawię na pastwę losu. Więc jestem zmuszony go skonfiskować. Ale to jest dobry znak, bo tu są takie dosyć
że tak powiem, takie grubaśne te... Moment, scyzoryk mi się zaciął. O, o. Dobra, to już wam nie będę pokazywał, jak go chlastam, bo go chlastam. O, pyk. Jakiś gościu idzie. Jakiś gość idzie, więc trzeba się zabierać stąd, bo jeszcze mi wszystkie podgrzybki pozbiera. Idę dla picu w inną stronę, że jakby co panie, tutaj nie ma grzybów w ogóle. Powiem wam szczerze, że nie zabierajcie aparatu, jak idziecie na grzyby, bo będziecie mieli więcej zdjęć grzybów, jak samych grzybów. Przekonałem się dzisiaj o tym, że każde chwila, każde fajne napotkane grzybiątko człowiek stara się sfotografować, żeby wyglądało naprawdę ciekawie. Tym bardziej, że już taka jest niby pora, gdzie to słońce tak nie smaży, więc można naprawdę osiągnąć znakomite kolory i warunki do fotografowania grzybów. Oczywiście przy odpowiednim sprzęcie i odpowiednim obiektywie, bo no ja akurat nie posiadam obiektywu makro, bo się tym kompletnie nie zajmuję. Czasem coś tam telefonem popróbuję zrobić, pobawić się, że tak powiem. I no mam dzisiaj więcej zdjęć jak grzybów, nie oszukujmy się. Jestem ostatnim lasem, które postaram się przejść i poszukać jakiegoś kozaka, bo pajęczyn jest masakra. Jest to lasek, gdzie zawsze przychodziłem do niego i zawsze zbierałem kozaki, więc myślę, że jeżeli nikt nie napotkał ich tutaj, to sobie dalej będą rosły w tych jagodnikach. Dobra, ja powoli będę kończył, zaraz jakiś przegląd sobie zrobię fotografii, które wykonałem dzisiaj. No i będę zmykał do domu, niestety z małą ilością, bo małą ilością, ale lepszy ryc jak nic, jak to mówią. Dobra, to trzymajcie się i już mam nadzieję do odcinków, w którym będę mega zamaskowany. Super zwierzaki będą. No i przede wszystkim przygoda i odpoczynek. Trzymajcie się. Hejka.